Dobra, siemaneczko, z tej strony Matopel TV. Kolejny odcinek Gotika. W poprzednim odcinku próbowaliśmy zostać czarownikiem u jednego z mistrzów. Dzisiaj też będziemy jeszcze dalej próbować. Pójdziemy z tym Bartokiem na polowanie. Więc zachęcam do subowania kanału. Łapeczki w górę i zaczynamy. Jeszcze razem pójdziemy na polowanie, tam omijemy rozmowę. Dobra, chodźmy na polowanie. Dobra, pędzimy. Spróbujemy zabić te wilki, chociaż ich tam jest dużo, oni go inaczej zabijają tego Bartoka. No szkoda, że on tam jej dwóch z łuku nie zabija, to byłoby trochę łatwiej. Że on próbuje właśnie z tego miecza, no i to jest trochę ten ból. Ale okej, no. Może się jakoś uda. A jak nie, to będziemy próbowali dalej, no. Chciałbym się jeszcze tej zręczności nauczyć, więc muszę poszukać. O, zabił. Każdy nie idzie mu dać jakiejś poty albo czegoś. Jeszcze chwilę, nie. Chwileczkę. Też mam ten pancerz. To kupiłem bodajże od Matea. Dobra. Co będzie z łuku? Okej, to ich trochę padło. Dobra. O, udało się. Kogoś poczekaj na mnie. Czy wszystkie mamy skóry? Chyba tak. Zapiszemy sobie to na drugiego save'a. A tu jeszcze te wilczki były. No i jak? Powinniśmy iść dalej w las, czy nie? Tak, chodźmy dalej. Chodźmy dalej. W porządku. A jeszcze krwiopijec. Aha. Cieniostwór. Aha. Padłem na hita praktycznie, ale to jest cieniostwór, więc... Hardo, hardo. Chciałem mu trochę pomóc, no ale jak widać. No i jak myślisz? No tak, idziemy dalej. O Jezu. To będzie jednak cięższe niż te wilki. Chyba, że spróbujmy z kuli jeszcze go. No i jak? Spróbujmy go przygrillować. No nie! No nie, no tak nie może być. Dobra, ale to jakiś już konkretny damage zadaje, więc myślę, że powinniśmy sobie poradzić z tym. Damy mu nawet dwie kule i będziemy uciekać trochę. Ale kule mi wyciąga. Okej. Dobra, ale... Ojejku. Nie wiem czemu we mnie. Spróbuję jeszcze raz to trochę szybciej zrobić. No i ja. Dobra, chodźmy. Znowu jedna z tych głupich bestii. Otuniemy się może trochę.
Aha, bo już many nie mam. Aha, i on sobie zdechł. No, ciekawie, ciekawie. Chwileczkę jeszcze. Dobra, na jakiej to nie musi. Trzeba będzie na parta zrobić. Okej. Dobra. A. To jest jednak ciężkie. Gdybym tam za tym... Gdybym za tym pierwszym razem użył tej kuli, to by padł, no ale... Kompletnie nie wiem, co tu zrobić. Może spróbujmy trochę za nim być. Może on nas tak nie drapnie. O Jezu, udało się. Jednak to był dobry plan. To poczekajcie, weźmiemy sobie mankę. Już łabieliśmy z niego skórę. Znowu jedna z tych. Aha, tu są krwiopijcze. Dobra. A jeszcze chwilę tych krwiopijcy. Dobra. O, coś słyszę. A ork. Czy on go pokona? Jasne. No i mamy tego orka. Tylko jest jego miecz? O, jest. Jest, jest. O, tu mamy kolejną misję. Dość tego, wracam do miasta. Tutaj jest zbyt niebezpiecznie jak dla mnie. Nawet we dwóch. Ork zaraz za miastem. Jasna cholera. No to na razie. Możesz sprzedać te skóry Bosperowi. Dobra, my sobie jeszcze tu przeszukajmy coś. Może tu coś ciekawego będzie. Jakieś, nie wiem, roślinki, cokolwiek. Znaczy wiadomo, kodów nie będę tutaj używał, jedynie żeby jakąś widoczność. Żebykolwiek się też coś widzieli, a nie tylko jakiś ciemny obraz. Okej, pędzimy dalej. Jeśli mylę, to tu jest chyba... źle idę. Ale dobra, sprawdzimy, co tu jest ciekawego. Czy ja tutaj czasem... nie idę w tą stronę, raczej tak. Ale mamy jeszcze jakieś fajne przedmiotiki. O, kolejna tablica. A to jest jakaś inna. Łuczników 2. Aha, nie możemy tego przeczytać. Dobra, na razie nie widać jakichś. Aha, to są jacyś bandyci. Ojoj. Dobra. Dobra, ale no nic im nie zrobię. Palę na hita. O, tu są jacyś bandyci. No, ciekawe. O nie, my go pokonamy to. Może się uda. No nie. O, udało się. Aha.
Oj, dobra, ale przy dwóch już trochę ciężko. Wreszcie co? Opuścimy na koniec tym miejscu, w razie czego tu wrócimy. Udało się go pokonać, ale raz drugi wjechał, więc nawet nie mogłem się wyleczyć ani nic. Trochę bez sensu. Dobra, wracamy oddać te skóry, tą broń i poszukamy tego ostatniego mistrza. Nie wiem, czy ja dobrze idę, czy nie, bo się trochę zgubiłem tu w tym lesie. W razie czego polecimy sobie, no trudno. Też to ani takich roślinek nie ma taki. Ale dobra, widzę przynajmniej miasto, więc idziemy dobrze. A zębacz. To nie, nie, tam idziemy nawet. Dobra, jest brama, okej. To idziemy oddać te skóry. Tu wszyscy śpią. A akurat nie śpi, ale przekiwamy się u niego. Fajnie. Bosper. Co do tej wiczy futer? Umawialiśmy się na... Też się zapomniałem jakiejś skóry. No niedobrze, niedobrze. A dobra, to mu to... Nawet pójdziemy sobie trochę za miasto. Tu jest ten Torben. A, to buty. On mnie tylko. On tam mówił, że ma list z moim podobieństwem, więc harat. Mam orkową broń, którą prosiłeś. Ciężkie czasy, mówię ci. Myślałem, że nie zdołasz tego dokonać. Jestem pod wrażeniem. Okej. Mogę zostać czelarnikiem u innego mistrza? Mogę zostać czelarnikiem u innego. Jesteś dobrym człowiekiem. Masz moją zgodę. Brian jeszcze przez jakiś czas tu będzie, a potem jego miejsce zajmie jakiś silny chłop. Dobra. Gdzie będzie ten ostatni? O, Konstantino. Ale mamy książeczkę. Ale to byśmy czytali. Czego chcesz? Za darmo niczego tu nie daję. Chcę zostać czeladnikiem. Chcę zostać czeladnikiem. Naprawdę? A u kogo chcesz terminować? Chcę terminować jako czeladnik u ciebie. Chcę terminować jako czeladnik u ciebie. U mnie? Nie! Miałem już wątpliwą przyjemność posiadania czeladnika. Jeden raz mi wystarczy. Poświęciłem wiele lat na jego naukę, a na koniec ten biedny głupiec się otruł. Wstąp na nauki do któregoś z innych mistrzów. Okej. Okay. Co muszę zrobić, aby zostać twoim czeladnikiem? Moje sumienie nie zniosłoby ciężaru śmierci kolejnego dyletanta. W okolicy rośnie mnóstwo różnorodnych sił. Wykorzystane w różnych kombinacjach dają zdumiewające efekty. Prawdopodobnie nie znasz nawet połowy z nich. Masz. Oto lista najważniejszych roślin. Przynieś mi po jednej z każdego rodzaju.
a wtedy zastanowię się, czy przyjąć cię na czeladnika. Pokaż mi... Dobra. Co ty tu masz fajnego? W sumie nic. Dobra, mamy tą listę, więc będziemy sobie szukać. Lista ziół Konstantina, szczap królewski. Szczawiu na pewno nie mam. O. No, nieźle, nieźle. Więc będziemy musieli szukać szczawy, może gdzieś na targu. Sprawdźmy. Baltram, ty bodajże chyba nie miałeś. Nie, ty nic nie masz. Amulet jedynie. Zuris. Okej, pokaż mi swoje towary. Właśnie otrzymałem nową dostawę mikstur, mistrz. Dobra. A masz to samo jakby mikstury. Co mi się nie podoba. Dobra, czy sam przygotowujesz swoje mikstury? Gdzie dokładnie Konstantino zbiera zioła? Przechodzi przez wschodnią bramę i znika gdzieś w gęstwinie na lewo. Powiedział mi raz, że rosną tam wszystkie składniki królewskiego szczawiu. Czy Konstantino powiedział ci kiedy, gdzie szukać królewskiego szczawiu? Okej, więcej już wiemy, koparmy Robarta, więc pędzimy tam. Dobra, trochę nas czeka podróż z buta. Ale Adanos, dobra, lecimy. Trochę pada, to dość taka ulewa. Ale mamy strzały, więc pędzimy na Parmę Lobarta. No i... Okej, no widoczność też nie jest zbyt porażająca. Ja się tu skoczę. Nie. Dobra, co pójdziemy tutaj. Może jeszcze pójdziemy do Robarta. Odwiedzimy go, co niego słychać. Ten tu w tym deszczu stoi biedak. Hej. Czy masz dla mnie? No, nie ma dla mnie nic. Dobra, teraz gdzie może być ten krąg? O, jest, już go widać, tylko zapiszemy sobie. I coś tu ciekawego jest. A,
Młoda polna bestia. O nie, dwie, nie, 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 nie. Nie, 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 zostawcie mnie. Jedna to jeszcze, ale dwie? To panie. Nie, 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 nie. No. Dobra, jedna poszła. Dobra, poszły spać. A z nich nie możemy z nic wyciągnąć. Mamy ten krąg, mamy przyciski, ale co to mamy? Rdest polny. Okej, okay, ale nie tego szukamy. No trochę tu tak pada i jest taka... Dobra, gdzie będzie ten szczap królewski? O, coś tam jest. No i mamy szczap królewski, tablicę, dobra. Czyli szczap mamy, teraz co jeszcze potrzebujemy? Rdes polny mamy, zębate ziele, czy mamy zębate ziele? Mamy. A nie to. To też nie. Czyli tak, smoczy korzeń też mamy. Tak jest. Dalej. Goblinie jagody chyba też mamy. Tak, mamy. Ognisty korzeń. Czy mamy ognisty korzeń? Nie, będziemy musieli poszukać. Dobra, to co, wracamy do miasta. O, goblinie jagody. Nawet mamy dwie. Jedną zjemy, będziemy mieli zręczność, która się przyda żeby się posługiwać lepiej łukiem. O Jezu, zdechłem sobie. Ciekawe. Aha, teraz się to zapisałem w takim momencie. Trudno. Ale jeszcze raz pokonamy te bestyjki. Idziemy szukać... Dobra. Pokonane. Tu jest ten rdest polny. No to już widać coraz mniej tych roślin. Szczap. Czyli tu sobie nie możemy tak fajnie zeskoczyć. Myślałem, że trochę sobie to skrócimy, ale lepiej iść bezpieczniej. Dobra. Nie. Coś tu jeszcze mamy. Ja jeszcze jedną mu dam. Bestia polna. Próbujemy wejść na wyżej tym wejściem poszukać od... Dajże Darona, tak jak nam mówił Zurich. Jakim tutaj? Chyba tutaj. Tak jest. Nawet jak zostajemy czarownikiem, pójdziemy sobie do Lord André, do koszar. A potem będziemy szli do Watrasa, no.
Chociaż dobrze, czy stało lać, tyle też dobrze. Też Greg. Hej. Jeszcze jedno. Jeszcze jedno. Posłuchaj mnie, chłopcze. Pogadamy później. Pogadamy sobie później. No okej. Okay. To sobie później pogadamy. Odłóż broń. Z miasta. Proszę. Ale dobra. Mamy, co tu mamy ciekawego? Ciemny grzyb. A i mamy krwiopijcę. O kurde, mocne dość są. Dobra, jedna padła. Padły. Ale mocno jest ognista pokrzywa, ale to nie. Bo my potrzebujemy smoczej bodajże. Ognista pokrzywa. My potrzebujemy ognisty korzeń. No i przeszukamy. Ogniste ziele też nie. Ognisty korzeń mamy. Dalej, co jeszcze potrzebujemy? A to nie to. Ognisty korzeń. Ogniste ziele i ognista pokrzywa. Ognista pokrzywa, ogniste ziele, ognisty korzeń. Okej, okay. To chyba mamy wszystko, co mi się wydaje. Ziele lecznicze, dobra, spróbujemy iść do Konstantina. Jak nam powie, czego brakuje, no to będziemy musieli się ugłowić. Źle trochę poszłem. Skakuj. Ale zobaczymy jeszcze może u góry, czy coś jest. O, są wilki, no to. Aha, jeszcze są dwa wilki. Okej, pokonamy sobie je. Widzimy sobie skórę. Dobra, i co wracamy, no. A jeszcze ciemny grzyb. No było mocno. Ile mamy, albo mamy... Nie mamy nic pieniędzy, jesteśmy biedni. Dobra, pędzimy. Tam jest ten watras, więc tam by się potem przydało iść. Dobra. Ujrzał wtedy Adanos, że w ten sposób nic nie może istnieć na świecie. Ani jasność... Konstantino. Jeśli chodzi o te rośliny... Jeżeli sam nie... Mam wszystkie rośliny, które miałem przynieść. Mam wszystkie rośliny, które miałem przynieść. Co? Żartujesz sobie ze mnie, tak? Na Adanosa wszystko tu jest. Kto wie, może pewnego dnia będzie z ciebie jednak porządny alchemik. Chcę się uczyć u innego mistrza. Chcę się uczyć u innego. Przyszedłeś po moją... Jeśli chodzi o mnie, możesz się uczyć u kogo tylko chcesz. No i świetnie. Mam nadzieję, że te jeszcze, że te skóry wystarczą i zostajemy czeladnikiem. Możemy wejść do górnego miasta, do Lorda Hagena. To ty wilczy futer. Umawialiśmy się na... Aha, na pół tuzina. My mamy 5. Oj, oj, oj. Ile
jest 30 minut materiału, więc spoko. Pójdziemy jeszcze szybko na te wilki, jeszcze gdzieś tam. Jeszcze myślę, że jakieś dwa futra i... Beliard pchnął w nią część swej boskiej mocy. No jest to troszkę... tego chodzenia, no ale trudno. Odłóż broń! Dobra, żeby się nie bulwersowali. Czy jeszcze są tu jakieś wilki? O, o wilku mowa. Dobra, padł. Aha, olbrzymi szczurki. Tu jedynie będzie jakieś mięsko. Dobra, padł. Elegancko. Najlepiej jeszcze jeden, a gobliny. Ale to jakoś nie stanowią zagrożenia dla nas. Dobra, mamy tu trochę tych. Jeszcze coś tu jest, ziele lecznicze i niebieski bez. Jak bez, to bez, no. Co, nie ma tu już więcej wilków? No nie fajnie, nie fajnie. O, jest, dobra. Trochę nam tu podratuje, ale może się uleczmy. Żeby sobie głupio nie paść. Okej. Czy tam jeszcze jakiś wilk jest? Nie ma. Dobra, myślę, że te 7 powinno styknąć. Boże, ja sobie trochę to przyspieszę, bo która droga troszkę. Nie, żeby znowu był odcinek taki długi. O, źle sobie weszłem. Dobra. Dobra, co ty pulczy futer? Mam je. Proszę. Wspaniale! Wiedziałem, że nadajesz się do tej pracy. A oto zapłata, tak jak obiecywałem. I co? Co myślisz? Czy to nie lepsza praca niż kucie mieczy po całych dniach? Albo napełnianie małych buteleczek w zakurzonej komnacie? Dobra, chcę zostać twoim czeladnikiem. Chcę zostać twoim czeladnikiem. Hej, wspaniale. Wygląda na to, że już znasz podstawy. Harald uważa, że jesteś dobrym człowiekiem. Torben dał ci swoje błogosławieństwo. Nie jestem zbyt pobożny, ale mnie to nie przeszkadza. Konstantino powiedział, że jeśli o niego chodzi, to możesz się zapisać gdzie chcesz. A Mateo mówi, że jesteś wart swojej wagi w złocie. A to oznacza, że masz poparcie wszystkich mistrzów. Możesz dla mnie pracować, kiedy tylko chcesz. Okej, wchodzę w to. Wchodzę w to. Nie pożałujesz. Myślę, że dobrze nam się będzie razem pracowało. Co mam robić jako czeladnik? Co mam robić jako czeladnik? To proste. Przynieś mi tyle futer, ile zdołasz. Zapłacę ci za nie lepszą cenę niż każdy inny handlarz. Poza tym, możesz się w ogóle nie pokazywać w sklepie. Poradzę sobie świetnie sam. A gdzie mam spać? Nie mam tu dla ciebie pokoju. Powinieneś znaleźć jakieś łóżko w gospodzie koło placu targowego. Okej, mam dla ciebie kilka skór. Mam dla ciebie kilka skór. Wilcza skóra? Nieźle. O, nawet skóra cieniostwora. Takie są sporo warte.
Dobra. Pokaż mi swoje towary. Mamy strzałki, sobie kupimy. To by się też przydało. I masz łuki. Mój ma ile? 15 obrażeń. Ten wierzbowy i ten łuk zwykły. Może weźmy sobie ten łuk zwykły. Dobra. To na wtórnej części pouczymy się tej zręczności i pójdziemy sobie do Lorda André. I tam na wyżej podejdziemy. I pójdziemy sobie pod nim porozmawiać. Więc jeszcze raz, zostawcie suba. Zostawcie łapeczkę w górę, możecie napisać komentarz. No i co? Będziemy się pomału żegnać. Podejdziemy. No, jest André. No, to się maleczko.